projekt Komisji Zdrowia. Bardzo bym prosił o przedstawienie. W sprawie oddania wieczyste użytkowanie dwóch działek przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 42. Paragraf 1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o oddanie w wieczyste użytkowanie na cele medyczne dwóch działek nr 325/1, 325/2, o łącznej powierzchni 1125 ara, usytuowanych przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 42 w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Obecnie działki te są zabudowane budynkiem przychodni zdrowia, który nie spełnia norm i wymogów współczesnej medycyny. Oddanie działek w wieczyste użytkowanie umożliwi powstanie przychodni dla mieszkańców Starego Bieżanowa, która będzie odpowiadała współczesnym wymogom medycznym. Dziękuję. Kto jest najbardziej chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pewnie będzie więcej. Proszę, proszę. Ja chciałem zapytać, komu oddać wieczyste użytkowanie przychodnia zdrowia? To jest kto? Już odpowiem panu, znaczy nie, jest oddanie na telemedyczne. Wniosek na telemedyczne, tak, będzie przetarg, to więcej zapłaci za wieczyste użytkowanie, ten go dostanie, tylko w przetargu na wieczyste użytkowanie ma być zastrzeżone, że tylko na telemedyczne działka ma służyć, że niech sobie buduje dom, pawilon handlowy, blok. Że tam jest już jakaś przychodnia, prawda? Tak. Zrozumie, że do tej przychodni będzie starał się tylko tym przetargu. Proszę pana, tu, większość, nie, tu właśnie akurat jest kilka osób, które... Nie umiem powiedzieć, no. Myślę, że... No nie umiem powiedzieć, czy będzie się, bo to ja naprawdę nie wiem, kto będzie się starał. No, ktoś wystąpił z wnioskiem o to, żeby było przeznaczenie tego terenu pod te cele, prawda? Występowali, tak, pierwsza sprawa, że działka miała być kiedyś na sprzedaż normalną. Występowali mieszkańcy Bieżanowa o podział tych działek na dwie osobne działki i o przekazanie jednej z tych działek na cele medyczne. Działki, która ma wielkość 6 arów, 6 z groszem. Działki 325 przez 2. 6 tej drugiej. Druga miała pozostać zabudowana tym starym budynkiem przychodni zdrowia, miała mieć 4 ary. Tu na Komisji Zdrowia był taki postulat, że powinno być to łącznie oddane, aby ktoś budował taką przychodnię naprawdę prawdziwego zdarzenia. I tyle. Proszę, proszę bardzo. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest stanowisko radnych ze Starego Bieżanowa w tej sprawie. Proszę bardzo, pan Dziorkman. Proszę państwa, pierwotnie przygotowana była uchwała Rady Miasta w tej sprawie o sprzedaży tylko działki niezabudowanej od powierzchni około 7 arów. I w wypadku, gdyby to doszło do skutku, to działka pozostała czteroarowa z zabudowanym budynkiem praktycznie jest nic nie warta. Jedynie nawet gdyby zburzyć tą przychodnię, to nikt tego nie kupi, bo na czterech arach nie wybuduje żadnej przychodni. Chodzi o to, żeby ten budynek, który jest, mógł ulec rozbudowie albo rozburzeniu i żeby powstał jeden obiekt, jedna przychodnia, tym bardziej, że na terenie Bieżanowa działają dwie przychodnie, jest dwóch lekarzy w tym samym obiekcie. Chodzi o to, żeby dalej te dwie przychodnie funkcjonowały. I z tego co wiem, do przetargu mogą startować tylko te podmioty medyczne, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak, jeden powiedziałem. Proszę bardzo, pani Pęko była kolejny, przepraszam. Proszę bardzo. Pani Grażyna Kiełkowska i pani. Według pani dyrektor Witkowicz, fakt sprzedaży działki może doprowadzić do uwolnienia tej działki pod deweloperkę i bez gwarancji budowania w tym miejscu. Ale my nie chcemy jej sprzedawać. My chcemy łącznie oddać. Tak samo jak jedną, chcemy łącznie oddać i tylko na telemetrze. Taki jest projekt uchwały. Proszę pozwolić. Dobrze, przepraszam. Fakt sprzedaży tej działki zwalnia pewne możliwości miasta wywierania nacisku na inwestora, aby ten budował właśnie przychodnie, a nic innego. Natomiast wieczyste użytkowanie daje możliwości pewnego miasta w jakimś okresie od momentu przekazania wieczyste użytkowanie wpływu na inwestora, żeby powstała tam właśnie przychodnia, a nic innego. A stąd zostało poprawką radnej Franczek przeprowadzona. W ogóle została zrozumiona uchwała w kierunku właśnie przekazania wieczyste użytkowania na 10 minut, a nie sprzedaży działki. No
Całość działki razem z budynkiem było wycenionych no, 2 lata temu na 450 tysięcy. Był kupiec, tylko drugi lekarz nie godził się na to po prostu. A muszą obydwaj wyrazić zgodę na kupno. Więc jeśli teraz sprzedadzą to za 90 tysięcy, 91 konkretnie, jak jest w uchwale miasta, to miasto nigdy za tą drugą część nie dostanie ani złotówki. Czyli jeśli nie sprzeda w całości za 450 tysięcy, a jest taka szansa, to miasto traci no, 360 tysięcy na sprzedaży tej części niezabudowanej. No, ja myślę, że tutaj takim leitmotivem to w tej chwili nie powinna być cena działki, tylko zdrowy rozsądek, bo jest dwóch lekarzy, dwie przychodnie i no, jeżeli, że przepraszam, że powiem kolokwialnie, jest, ma służyć 10 jakimś tam potrzebom, to nie służy niczemu. I tam mniej więcej jest bieżano z tymi dwoma przychodniami. Jest ciasno, są skandaliczne warunki, ludzie z małymi dziećmi, chorymi, zdrowymi. Dobrze, jak jest ładna pogoda, to się mogą tłoczyć na podwórku. Natomiast to, że obydwaj lekarze, ja też korzystam z tej przychodni i z usług jednego z tych lekarzy. Więc nie chciałabym tutaj się wyrażać pejoratywnie o kimkolwiek, natomiast to, że ludzie z wyższym wykształceniem, z wykształceniem właśnie medycznym, nie mogą dojść do porozumienia w kwestii rozbudowy przychodni, to dla mnie to jest osobiście skandal. Nie wiem, jak to zabezpieczyć. Przychodnia już powinna być rozbudowana 10 lat temu. No ale już stało się, jak się stało i nie ma do czego wracać. Natomiast w tej chwili no, obawiam się, żebyśmy się nie obudzili z ręką już nie powiedzieć. Bardzo, bardzo czarno to widzę. Choć osobiście całym sercem zabiegam o to, żeby tą przychodnię rozbudować, bo jakieś mamy inne wyjście w Wieżanowie. Przecież nie znajdzie się prywatny inwestor, który nawet na środku Wieżanowa wybuduje piękną, dużą przychodnię i na tamtej będziemy mogli położyć krew. To jest bardzo trudny problem i na tym się naprawdę trzeba tak dogłębnie zastanowić, żeby to też nie wyglądało tak, że potem po iluś latach no zostanie to, nie wiem, no, zmienione w inny punkt usługowy, tam jakiś apteczny czy inny. No, no, od strony prawnej należy to naprawdę właściwie zabezpieczyć, a fakt, że dwóch lekarzy nie może dojść do porozumienia, no to, to chyba można znaleźć jakiś taki sposób, żeby znaleźć salomonowe rozwiązanie. Ale co to jest prywatne? Pani radna Białkowska, jest złożona poprawka pani Mroczek, która uściśla, w jakim terminie ta przychodnia miałaby zostać wybudowana i radni na pewno jutro przegłosują ten projekt uchwały z tą poprawką pani Mroczek wskazującym termin budowy. A kto tą działkę będzie mieć, to już okaże się w tym czasie. W każdym razie, a jaki jest termin pani? Ja nie pamiętam, do 5 lat, chyba, czy do 3 lat, czy do 2 lat. W każdym razie tu jest na tyle zabezpieczenie, że ta przychodnia musi powstać, a jeżeli nie, to miasto może wystąpić o zgodzie. Przepraszam. Tak, jeżeli działka zostały sprzedana, miasto ma kontrolę do 5 lat, a po 5 latach ten, który kupił tę działkę, może sobie tam zrobić wszystko. No właśnie. Znaczy to jest tak, proszę Państwa. Przypomnę, czy tak, czy tak, 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 tak. Tu pan radny wspominał o wieczystym użytkowaniu. Rzeczywiście to ma możliwość rozwiązania miasto. Natomiast ja to sprawdzałem ostatnio bodajże w Poznaniu. Miasto przegrało w Naczelnym Sądzie Administracyjnym z inwestorem z racji tego, że chciało wieczyste użytkowanie. Spór był, czy było właściwie przeznaczone. Nie wiem, dużo muszę prawie wymienić, żeby właściwie zapisać cel przeznaczenia. Te przeznaczenia, bo same usługi medyczne mogą być bardzo, bardzo szeroko rozumiane i tu może być naprawdę, przypuszczam, że samych ustaw zdrowotnych i około zdrowotnych są dziesiątki, które precyzują, że to może być, myślę, że nawet są to przekonane, że nawet jeżeli dobrze fragmentować, to głową by coś mógł wciągnąć. Proszę pozwolić poprawkę, żeby było ceny medyczne przy budowie przychodni. Znaczy, ja wiem, że to, tam gdzie już jutro uchwała w Radzie Miasta, ale jeżeli podejmujemy uchwałę, no to, że tak powiem, byłoby to, bo tak tam będzie o cele medyczne, a nie inne po prostu, czyli budowa przychodni, żeby to mieć, tak powiem, mieszkańców. Na cele medyczne,
Ogólnodostępny. Znaczy to ogólnie, to myślę, że to będzie. Natomiast ja powiem tak, bo ja nie wiem, jaki będzie los tak naprawdę takiej rzeczy, która po 10 latach od wieczystego użytkowania, kto to wygra, czy za 10 lat nie będzie chciał zmienić tego przeznaczenia. Tylko i mamy, jak się będzie w Polsce też prawo zmieniać, to myślę, że tu może być naprawdę bardzo, bardzo różnie, to też powinniśmy mieć tego świadomość. Proszę bardzo. Jeszcze jedną rzecz tutaj, proszę o wyjaśnienie. Zrozumiałem tak, że tam jest dwóch lekarzy, niezależne kontrakty mają i wy tak się spodziewacie, że to oni będą, tak? Czy to będzie jakieś... Nie, nie koniecznie. Proszę, nie, koniecznie. Nie, nie, no bo... Nie, 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 to chce. To za więcej, ale pod warunkiem, że wybuduje tam przychodnie świadczącą usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ci dwaj lekarze, to tam, którzy się prowadzą, pójdą, wyjdą. Znaczy, znaczy, ta przychodnia na ten moment, to co pani poradna wspominała, nie spełnia żadnych. Może to budynek mieszkalny. No nie spełnia żadnych wymogów na ten moment. Proszę bardzo, pan radny jeszcze. Głównie myślę, że będziemy kończyć. Gmina, tak? Tak, tak, zaraz po poprawce będziemy głosować. Pan radny, moje głosy będziemy głosować. Tylko się zdarza, żeby uzyskać porozumienie ponad klubami, w tym przypadku takie porozumienie jest. Wiadomo, że ta poprawka przejdzie, no będzie przegłosowana. My się rzeczywiście rzucamy na głowę powody, bo nie mamy pewności, co się z tym stanie. Natomiast wiemy, że przynajmniej jeden lekarz nie spotkał do tego przetargu. To więcej nie wiemy. Natomiast to, no, wiemy, że on chce zachować ciągłość. Przyjmuje w tej chodni od wielu lat i jest żyty z tymi mieszkańcami. Nie sądzę, żeby zrobił, przepraszam, to jest numer taki, że przeznaczy pod innym cel. Więc to mamy po pełne zaufanie. Ale my nie mamy pewności, że on startuje. Też mamy jego słowo, że tak, prawda? Natomiast to nie mamy pewności, ale to musimy już. Kto tą cenę ustawił? Dla mnie jest szokujące, bo tam 13 zł za metr kwadratowy, a w tym miejscu kosztuje najmniej 40. Najmniej 40. To wydział skarbu wycenił po pierwsze. Znaczy nie, ale to jest, wie pan, to jest też, że 45 zł, to pan wspomniał, kosztuje, jeżeli ktoś może robić to chce, a tu jednak jest, ja to kosztowany cel medyczny, no ktoś to wycenia, ile ta wartość teoretycznie spada, no ma, ktoś ma ograniczone pole manewru. Dobrze, głosujemy poprawkę pana Makarusza, budowa przychodni. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jest, przepraszam, jednogłośnie. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę Komisji Zdrowia. Przechodzimy do kolejnego punktu.